Siemaneczko, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. A dzisiaj się rozsiadłem w sklepie X.com, któremu dziękuję za możliwość zakupu karty graficznej AMD Radeon Pro W6400 4 GB DDR6. Jakaś ty piękna malutka, jak to się mówi. Tak wygląda karta. Jest piękna. Recenzja będzie niedługo, bo pewnie, jak ja to lubię robić, podtrzymać was na pięciu trochę. Będzie mniej więcej w święta. Coś takiego. Tak wygląda. Piękna bestia. Architektura RDNA 2. Technologia ze Star Treka. I ważna informacja ode mnie. Ta karta nie jest przystosowana do wydobywania kryptowalut. Takie użycie będzie niezgodne z jej przeznaczeniem. Możesz użyć jej do innych zadań, na przykład gier, pracy i oglądania filmów. A teraz lubię czytać wam. AMD Radeon Pro W6400 4 GB DDR6. Poznaj ulepszoną kartę graficzną AMD Radeon Pro W6400 4 GB DDR6, na której możesz polegać w swojej pracy. Zapewnia ona 4 GB pamięci o wysokiej wydajności sprzętu. We wsparcie dla ray tracingu optymalizuje do pracy z dwoma wyświetlaczami HDR Ultra HD o szybkości interfejsu PCI 4.0. Ponadto doskonale radzi sobie w programowanym multitaskingu oraz oferuje certyfikację dla wielu popularnych aplikacji. Wydajność architektury AMD RDNA 2 AMD Radeon Pro W6400 korzysta z nowatorskiej architektury AMD RDNA 2 oraz zaawansowanego procesu produkcyjnego 6 nanometrów wspieranych przez technologię AMD Infinity Cache. Dzięki temu oferuje użytkownikowi wyjątkowo wysoką wydajność, pozwalając wykorzystać ją w pracy z wieloma profesjonalnymi profesjonalnymi aplikacji. Wysoka jakość wykonania i najlepsze komponenty gwarantują stabilną, niezawodną pracę, a nawet pod dużym obciążeniem. Ciche i kompaktowe chłodzenie. Mimo kompaktowego radiatora i wentylatora, temperatury karty są zawsze utrzymywane na właściwym poziomie. AMD Radeon Pro W6400 pozwoli ci także przejąć kontrolę nad jej chłodzeniem. No, tego bym oczywiście nie polecał po spożywaniu alkoholu, bo czasem człowiek ma zwidy i może popierdzielić tak suwaki wentylatora, że karta może ulec spaleniu. Już takich kolesi widziałem. Ale jedziemy dalej. Nad jej chłodzeniem dzięki funkcji Fan Control w sterowniku Radeon Pro możesz wybrać optymalne rozwiązanie dla danej chwili, na przykład chcąc pracować w maksymalnej ciszy lub zwiększając osiągi chłodzenia, gdy wymagają tego wykonywanie zadania. No, na pewno w Linuxie będę wykonywał bardzo duże zadania, zwłaszcza że karta obsługuje technologię Vulkan, a Linux lubi się z Vulkanem, a zwłaszcza gry na Linuxa. No to będzie ostro. Korzystaj z tego, co potrzebne. No, na pewno. Inżynierowie AMD przygotowali AMD Radeon Pro W6400 z myślą o tym, by zawrzeć w niej tylko to, czego potrzebujesz. Większość użytkowników korzysta z jednego monitora, dlatego w karcie znalazły się tylko dwa porty. DisplayPort. Wolałbym HD
HDMI. No ale no dobra, no nie będę przecież klnął ich za to. Ale każde oferujące wsparcie dla HDR, Ultra HD, te Ultra, taki synonim wyje kurwa bistości. No, AMD Radeon Pro W6400 nie potrzebuje przy tym dodatkowego zasilania przez zewnętrzne złącza dzięki zasilaniu przez slot PCI i maksymalnym zużyciu mocy do 50 W dołączony do zestawu wspornik Low Profile, czyli dla małych obudów jak Dell Optiplex. Dobrze. Umożliwia instalację również w komputerach w kompaktowych stacjach roboczych. Specyfikacja. Radeon Pro W. Obsługa Ray Tracingu. Radeon Pro W 6400, PCI 4.0x16, tryb X4, pamięć 4 GB RAM, rodzaj pamięci DDR6, szyna pamięci 64 bit, przepustowość pamięci 128 GB na sekundę, procesory strumieniowe 768, tryb chłodzenia aktywny, liczba wentylatorów 8, poświetlenie DisplayPort 1.4 sztuk 2, liczba obsługi monitorów i najlepsze, obsługiwane biblioteki DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, OpenCL 2.2, Vulkan 1.2. Vulkan.2. Vulkan 1.2. Przepraszam, musiałem chwilę przerwać, bo jedna pani sobie z rowerem przechodziła. Dobrze. Złącza zasilania brak. Rekomendowana moc zasilacza 350 W. Pobór mocy 50 W. Długość 168 mm. Format PCB SFF. Liczba zajmowanych slotów single slot, czyli jeden slot zajmuje. Instrukcja obsługi: pełnowymiarowa osłona tylnych portów, sielec standardowy, niskoprofilowa osłona tylnych portów, sielec low profile, gwarancja 36 miesięcy i tyle. I uważam, że karta jest warta swojej ceny i zachodu. Ja ją kupiłem, bo po prostu mam RX-a 580 XFX OC 8 GB, który może, jak będzie potrzebował, zwiększyć swoją pamięć wbudowaną o pamięć komputera nawet do 16 GB, bez problemu. Ale chcę moją kartę odciążyć od pewnych rzeczy, które naprawdę ją obciążają podczas na przykład grania, więc połowę tego śmietnika przejmie właśnie Radeon Pro. No, więc dlatego ją kupiłem. To ma być taki mały potworek, który tam z boku będzie na przykład przejmował pewne rzeczy, których karta nie będzie akurat musiała moja robić. A że obsługuje technologię Vulkan, a gry na Linuxie bardzo lubią się z Vulkanem i programy różne korzystają ze środowiska OpenGL i tak dalej. Więc naprawdę uważam, że wydałem forsę w dobry produkt. Ale zaraz ktoś powie: Piorun, ale tu nie ma Crossfire i tak dalej, bo ta karta tego nie obsługuje. No i? A wiecie, że nawet jakbym miał Crossfire, to jak połączę RX-a 580 z kartą Radeon Pro, to będę miał prawdopodobnie przyrost mocy od 20 do maksymalnie 60%. Nie wiadomo, czy to będzie się doskonale zachowywać, bo gry mogą się klatkować. Weźcie pod uwagę, że ta karta graficzna służy do profesjonalnych rzeczy. Pracy z modelami 3D, drukarka 3D, różne renderowanie filmów i obróbka grafiki. To nie jest karta do grania. Można jej używać do grania, ona to obsługuje. Ale to nie jest karta do nie wiadomo jakich gier. Weźcie to też pod uwagę.
to nie jest karta do nie wiadomo jakich gier i nie odpalajcie tych gier w nie wiadomo jakich, kurde, rozdzielczościach, bo możecie uszkodzić kartę. Przed po prostu podjęciem się odpalenia gry na tej karcie, to po prostu przeczytajcie dokładnie informacje, żebyście naprawdę nie mieli problemów z tego tytułu, że spalicie kartę. Okej, trzymajcie się. Piorun Burza Elektryk, naczelny Linuxiarz w tej miejscowości.